Będzie prawie 17 milionów wolnych środków. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak chce, by część pieniędzy przeznaczyć na spłatę zadłużenia Leszna. Co do szczegółów podziału, trzeba będzie jednak rozmawiać z klubami, które wchodzą w skład Rady Miejskiej. Co do podziału wolnych środków, prezydent chce w tej kwestii poznać zdanie klubów Rady Miejskiej, a więc PL18, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Jeśli chodzi o stanowisko prezydenta, to zależy mu, by prawie 6 milionów złotych przeznaczyć na spłacenie zadłużenia miasta. 0,5 miliona złotych można przeznaczyć na inwestycje oświatowe. 1,5 miliona można by wydać na inwestycje realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. W wolnych środkach powinny się znaleźć pieniądze na kulturę i sport. Resztę można by zapisać w tak zwanej rezerwie budżetowej. Pieniądze przydadzą się, bo ruszają projekty unijne i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.